Wyścig o tegoroczne mistrzostwo Formuły 1 wjeżdża już na ostatnią prostą. W oczekiwaniu na kolejne Grand Prix, Lewis Hamilton w ekskluzywnym wywiadzie przedstawia nam swój bolid Vodafone McLaren Mercedes MP4-22. W rozmowie szczegółowo wyjaśnia, jakie czynniki wpływają na pracę silnika oraz na osiągi maszyny. To główna siedziba ExxonMobil, partnera technologicznego zespołu oraz producenta paliwa i środków smarnych, które mają niebagatelny wpływ na sukces zespołu na torze. Nasza współpraca układa się doskonale. Cieszę się, że możemy razem pracować nad moją przyszłością. Mam dopiero 22 lata i jeszcze dużo przede mną. Mam nadzieję, że wiele dokonam z Vodafone McLaren Mercedes oraz że będziemy kontynuować naszą współpracę. Jeżdżę bolidem, który widzicie za moimi plecami. Napędza go 750-konny silnik Mercedes-Benz V8 o pojemności 2,4 litra, który może wykręcić maksymalnie 19 000 obrotów na minutę. Oznacza to, że przy prędkości ponad 300 km na godzinę silnik wydaje z siebie niesamowity ryk. Używamy skrzyni biegów z 7 przełożeniami. Szybko dochodzimy do ostatniego biegu i dzięki temu możemy rozwijać ogromne prędkości na torze. Mobil One opracował niezwykle wydajny olej silnikowy, który redukuje tarcie oraz zmniejsza zużycie silnika i powstawanie osadów, co bardzo nam pomaga w osiąganiu sukcesów na torze. W kwalifikacjach musimy być pierwsi. By tak się stało, przed wyścigiem na końcu pit lane'u zostawiamy silniki na jałowym biegu przez około 3 minuty. To znacznie dłużej niż jakikolwiek inny bolid. Jest to możliwe dzięki olejowi, który, jak wspomniałem, redukuje tarcie oraz pozwala silnikowi na pracę w wysokiej temperaturze. Dzięki temu możemy odczekać od 3 do 5 minut, bez obaw o uszkodzenie silnika. Nieustannie pracujemy nad siłą docisku bolidu. Wyjaśnię to na prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że jedziemy autostradą z prędkością ponad 100 km na godzinę i wyciągamy dłoń przez okno. Jeśli skierujemy dłoń w górę, powietrze odepchnie ją do tyłu. Jednak kiedy skierujemy dłoń w dół, powietrze ją dociśnie. Tak samo jest ze skrzydłami bolidu, a siła, która na nie działa, niezależnie od prędkości jazdy, poprawia przyczepność i pozwala nam jeszcze szybciej wchodzić w zakręty. Zawsze staramy się zwiększać siłę docisku, stąd nasz bolid ma ten efektowny wygląd i dzięki temu jest naprawdę wydajny. Ulepszamy siłę docisku, a jednocześnie pracujemy nad zmniejszeniem oporów powietrza. To pozwala nam na szybką jazdę. Poza przednim spoilerem i wielkim tylnym skrzydłem bolidu są jeszcze inne elementy, które usprawniają przepływ powietrza do tyłu. Powietrze przechodzi przez przednie skrzydło i koła, skąd trafia pod samochód. Nasze bolidy mają duży dyfuzor, który pomaga przyssać maszynę do ziemi. Na tylnym skrzydle powietrze kończy swoją wędrówkę. Dzięki tym rozwiązaniom możemy wchodzić w zakręty bez poślizgu z prędkością blisko 250 km na godzinę. Jak już wspomniałem, nasz zespół ciągle pracuje nad dalszym rozwojem aerodynamiki. Przepisy dotyczące opon w sezonie 2007 nieznacznie się zmieniły. Obecnie opony dostarcza tylko jeden producent, firma Bridgestone. W ciągu roku wykorzystujemy 4 rodzaje mieszanek. Opony twarde, średnie, miękkie i supermiękkie. Na każde Grand Prix Bridgestone przygotowuje dla nas 2 rodzaje ogumienia. I tak w Melbourne używaliśmy opon twardych i średnich. Twarda mieszanka jest zawsze podstawowa, miękka to tak zwana opcja. Podczas kwalifikacji używamy miękkich gum, ale w wyścigu musimy stosować już obie mieszanki. Na każdy wyścigowy weekend dostajemy 14 kompletów ogumienia, w tym 7 na mokrą nawierzchnię. Każdy zespół ma te same opony, dlatego ważne jest właściwe przygotowanie bolidu do wybranej mieszanki. Staramy się kontrolować zużycie ogumienia oraz uczymy się prawidłowej jazdy, ponieważ właściwy dobór opon jest naszym kluczem do sukcesu. Jeśli jeździsz zbyt agresywnie i wpadasz w poślizg, opony się przegrzewają i ulegają uszkodzeniu, a ty wykręcasz gorsze czasy. Najważniejsza jest konsekwentna jazda i dostosowanie jej do opon, które wpływają na wynik wyścigu.
Na kierownicy są przyciski oznaczone literami od A do H. Tu jest kontroler trakcji, mechanizmów różnicowych, hamowania, mieszanki paliwowej oraz ustawienia dla jazdy po suchej i mokrej nawierzchni. Tutaj jest przycisk do podawania napoju, ogranicznik prędkości w pit lane, włącznik biegu jałowego i wstecznego, wyłącznik kontroli trakcji, który pozwala na początku wyścigu lub szybkiego okrążenia, na start ze spalonej gumy i rozgrzanie opon. Z tyłu mamy dwie manetki sprzęgła. Zależnie od sytuacji używamy tej po lewej lub po prawej stronie. Są tu również manetki zmiany biegów. Po prawej do góry, po lewej redukcja. Wystarczy jedno naciśnięcie i zmieniamy bieg w czasie 0,2 sekundy. W kwalifikacjach, jak i podczas wyścigu, nie możemy wprowadzać zmian do bolidu. Jedynie ustawienia dostępne z kierownicy pozwalają nam na modyfikacje, które mogą poprawić czas okrążenia. Oczywiście nigdy nie zapomnę swojego pierwszego zwycięstwa na torze w Montrealu. Po tym, jak dostałem się do Formuły 1, wygrałem Grand Prix już w swoim szóstym wyścigu. Nie spodziewałem się tego. Poczułem, że ciężka praca i wsparcie ze strony rodziny oraz zespołu przyniosły efekt. To niesamowite i bardzo emocjonujące. Nigdy tego nie zapomnę.